Zostawiam. Bo Gaston, coś jest nie tak. Co jest ze mną nie tak? Czy to jest naprawdę takie niezdrowe, że kupiłem konsolę na wszystkie trzy konsole i przechodzę na tej każdej konsoli tą samą grę i wbiłem platynkę i wszystkie achievementy? Czy to jest nienormalne? Jezus, woda mi się kończy, nie mam nic do picia. Zumiałem to zostawić jako ochłaczacz do szczęki, bo tych, po tych pączuszkach wszystkich całodniowych to mnie ząb zaczął bić. Ja sobie coś jednak wbiłeś? Wbiłem, znaczy wbiłem platynkę na Undertale'u. Tak, kupiłeś konsolę na wszystkie konsole. Dokładnie tak, nie wypiłeś już pijane. O, jakie zimne. Idealne. Idealne po ciężkiej pracy. Telsin, siedzę w Toitoju w Hinghay Market. Dobra, lecimy. Musimy iść spotkać Bretta w kiblu. Yeah. Wypił oczami. Co to są za jakieś kuleczki? Mogę wyssać kulkę. A co wy wyssaliście ostatnim razem? No i jedziemy, no. Teoretycznie całą mapkę już zrobiłem z tych mikroaktywności. Tych kolejnych reklamerzy i innych też załatwiłem, więc została mi jedynie fabuła. Delsin, czy mógłbyś tu ruszyć dwa twoje cztery odłamki. Litery? Siedzę przecież zajęte w Toitoju, stojącym na środku cholernego... Nie pukali do ciebie. Wydawało ci się. Co? No i jak? Miałem problem, żeby to założyć, zwłaszcza tu. Ktoś jadł chińszczyznę. Co sądzisz, hm? Goń mnie! Debil! Stary, mam cię gonić? Tak, tak. Ganiaj, strzelaj obok mnie. Obok! Zobaczymy, co będzie, jak się zlecą aniołki. No tak, bo ja na pewno sobie z nimi świetnie poradzę, debilu. Porwał cię i cholera wie, co zrobią, ej, no. Wiem, słuchaj, jak gubisz telefon, to zawsze znajdujesz go moim, tak? Tak, bo mamy łącze GPS. Okej, jesteś dużym, paskudnym nadajnikiem, tak? Ty, to ma wyglądać realistycznie, nie przegnij. Chcemy tylko oszukać anioły. Łapiesz? Kurde, on to jednak mądry jest. Co za matu. Jeszcze miał korzystać z mocy neonu, nie dymu. Teraz będzie śmiesznie. Lękajcie się mnie! Jestem Piotr. Albowiem władam mocami strasznymi, okrutnymi, złowrogimi! O nie! Nigdy się nie poddam! Jestem bioterrorystą! Zjadam dzieci i... narkoty! No co za debil! Pif, paf! Ciąg, ciąg, ciąg! O, ucieka mi! Puf, paf. Bijcie mi pokłony! Bójcie się moich mocy! Nie musicie bić pokłonów, serio. Pierzchajcie, śmiertelnicy! Mógłbym was zmasakrować małym palcem! No co za debil! No, o! Kwiatuszka zniszczyłem. No debil. Nie wiem, skąd się urywał. Z Discorda ZG? No i wystartował! Ej! Namierzaj mój telefon! I nie bądź bucem! Nie bądź bucem. Kurde, ale taka moc aniołów jest fajna. Ej, może byś trochę zwolnił? Pierwszy raz lecę z aniołem. Nie wiedziałem, że anioły mają takie delikatne ręce. Ktoś ci już to kiedyś powiedział? Anioły do mnie strzelają. Zatrzymamy i zapytamy o drogę! Czy nie? No i porywał mi brata. Anioł mi porywał brata.
Siema, Femo. Anioły z telewizji, mogłem się domyślić. Anioły powstają z telewizji, kurde. Anioły i demony korzystają olbrzymie kiany jako brutale. Anioły i demony, co? Dobra, anioły to demon. Anioły jeszcze rozumiem, dlaczego demony? Cały czas wylatują z ekranu! Strzelaj! Już tu nie ma. O, a jednak są demony. Ej, ja też chcę takie demony przyzywać. Decil, zostaw te anioły! Strzelaj w ekrany! O, nie lubicie jak strzelam w ekran, co? To wasz dom? Tam odwieszacie aureolki na noc? Właśnie tak! Strzelaj w ekran! To ich słaby punkt! Tak! Chodźcie do mnie i tak was rozwalę! Widzicie, telewizja jest zła. O nie! Nie mam mocy! Poczekajcie. Te, cherubine! Na więcej cię nie stać? Śmieszki. Ta moc ma masę minusów. Ała! Boli! Opie, pomyśl o innych. Ja serio nie wiem, jak ja tą grę przejdę później na ekspercie. Daj mi wycelować! O, za to pójdę do tego. A i tak nigdy nie lubiłem reklam. No dobra, a Reggie gdzie? Nigdy więcej, co? Zły pomysł, bardzo. Ja pierdzielę. Powiem ci, braciszku, że świetna z ciebie przynęta. Co? No przecież się udało. Jak już znaleźliśmy miejscowy aniołka, to trzeba go sprzątnąć. Idziesz czy nie? Ja pierdzielę. Ten dubbing. Ej, ale ten dubbing jest całkiem dobry, ale kto? Tak, taki fałszywy placki. Przez ciebie. Ale rybie. No i co ty się tak wkurzasz? To był twój plan. Znowu czerwona poświata. W tle. Ciekawe, czy jakbym byłbym dobry, to byłaby niebieska poświata. Kurde, jak przejdę, to drugi raz to aż będę zwracał na to uwagę. Lot Reggiego. Prawie... Ło! Najlepiej. Najlepiej. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Lepszego loga niesławnego nie mogłem sobie wymarzyć. Myślałem, że będzie taki kruk, taki, wiecie, taki czerwony kruk, od taka trzacha krukowa. Wow. No jest. Dostępny świętlisty zamach. Tylko pogarszasz sytuację. Czekajcie, aż sobie to zmienię. Proof. O jest, kamizelka. Profil psychologiczny, psychol. Anyway, ja tu wszystko mam zrobione, tak? Nawet mi się nie odblokowała misja tych profilów całych. No i zostały mi fabularka i te cholerne dwa diony do ogarnięcia. Ale fajnie to wygląda. Ej, Delsin! Dzięki za pomoc, Eugene. Znalazłem kryjówkę przewodnika. Zaraz wchodzę do środka. To zły pomysł. Ej, to koleś, który nawet sam nie walczy.
Chyba dam mu radę, co? Nie wchodź tam, mówię poważnie. Oddzwonię, jak będzie po wszystkim. Nie zgadnę. Eugene to jest ten aniołkowy. No dobra, czas nauczyć się nowych... Aha, czyli tutaj powstają te anioły. Halo! Halo, jest tu kto? Ło, wow, co się okay, stało? Z zewnątrz wygląda to inaczej. Wow, 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 okej. Wow. O to do świata gry komputerowej mnie jakoś wsadzili, czy co? O, jak fajnie. Tak. Okej, okay, jest większy niż myślałem. Ja jestem tym, który trwa. A ty wtargnąłeś do mego królestwa. Nikt nie najeżdża twojego królestwa, okej? Okay? Chcę tylko twojej mocy. Cholera, muszę tam wrócić. Co tu się odzienie Pawła? Kurde, no gościu jest fanem fantazy i Fallouta. I ciekawe, co to za światło. O, to jest Diablo? Anioły i demony, w sumie jakbym miał taką moc, to bym też przyzywał. Widzę dużo... Może prowadzi do wyjścia. Jej, walczymy dalej z aniołkiem. W piwnicy widziałem kamizelki. To tutaj torturujesz ludzi, których porywają twoje skrzydlate sługusy? Oferuję swoim gościom szansę na zbawienie, a nie cierpienie. Okej, okay, to nie moja sprawa. Wpadłem tu tylko po nowe moce. Szukasz mocy, ale znajdziesz tylko ból. Tylko ból. Co, nie tak łatwo, jak nie masz pod ręką swoich skrzydlatych sługusów. No, ale zawsze możesz zburzyć platformy! Jest. No, tak jak myślałem, to lawa. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie, jak ja tą grę przejdę na ekspercie. O! Aha! Cholera, muszę z tym skończyć! Ale gościu, jak na razie przeżyłeś kilka spotkań z lawą. Niech zgadnę. Ja ci dam te twoje cherubinki.
sumie walka nie należy do jakichś trudnych. To chyba, że dostanę... Koleś, ja nie chcę nic mówić, ale jestem sławnym na całe miasto psycholem. No i znowu wracam na ławkę kar. Pójdę sobie dopiero wtedy, gdy dostanę to, czego chcę. Więcej kamizelków. Jakieś automaty. Co to? Watch Dogs? Ubisoft zeżnął. Zaczynasz mnie nużyć! Anielscy strażnicy! Twoje latające pachołki nie będą cię wiecznie chronić, odwlekasz tylko swoją przegraną. Ten dolny aniołek. O, fajnie, zniszczyłem sobie osłonę. Ała, ała. A jesteś pewien, że to jest lawa? O kurde, nie za dużo tych aniołków. Niebezpieczna substancja. Tak myślisz? Jakby nie patrzeć, gościu, jesteś stworzony z dymu. Znaczy, no tak jakby. O, fuck, znowu te aniołki. Olany, panie Aniu.
Jej, pobiłem aniołka. Zawsze chciałem być niewidoczny. Wtopić się w tło. Zniknąć. Ale te gnoje mnie nękały. Cały czas. Tylko w świecie niebiańskiego inferno czułem się dobrze. Ja ustalałem zasady gry. Przyzywałem anioły, by chronić ofiary. I demony, by karać winnych. A Real przerastał mnie. Z początku ich ignorowałem. Aż do dnia, w którym przegięli. No ładnie. Gdy pojawiło się DOZ, zabrali mnie do nowej szkoły. Dla takich jak ja. Innych. 6 lat eksperymentowała na mnie. Kazała mi przyzywać anioły i nie pozwalała, by mnie uratowały. Ten wypadek był moją szansą, by w końcu zniknąć tam, gdzie nikt by mnie nie skrzywdził. Ale jak zobaczyłem, że aresztują kolejnych innych, to wiedziałem, jaki los ich czeka. Wiedziałem, że trzeba to przerwać. No, ładnie. O. Benzin! To już się zaczyna robić nudne. Szyn Pączek ma w ogóle nadzieję. Więc jestem. Wszystko okej? Okay? Nie dałbym rady bez ciebie. A właściwie dałem. A właśnie, będziesz mógł wierzyć, co teraz potrafię. W sumie to sam jeszcze. Dobra, najważniejsze, że dopadłeś tego porywacza. Ej, spokojnie, nie porywacza, tylko wybawcę. Delsin, posłuchaj. Dla mnie zgarnianie przewodników. Poczekaj, zlecieniem. Wbrew ich woli, to jest porwanie. Dobra, nie ruszaj się stąd. Po pierwsze, dzięki za nazwanie ich przewodnikami. Po drugie, czemu musisz być takim bucem? Słuchaj. Jakże pięknie się różnimy. Ale obaj dobrze wiemy, że najlepiej będzie go zamknąć. Uuu, znowu mamy opcję. Pomóż nam wydać z nim przy ratowaniu niewinnych. Zdeprawuj. Skoro jesteśmy złą stroną, pomóż mu pchać strach przed osikałem, pokazując mu, jak silny jest naprawdę. Jasne. Słuchaj. Daj nam chwilę, dobra? Możemy pogadać? Myślałem, że trzymasz się prawa i nie wsadzasz ludzi bez powodu jak pieprzone DOZ. Hej, zazwyczaj tak właśnie robię. Ale czasami zdarza ci się zrobić wyjątek od tej twojej świętej reguły, tak? To załóż sobie tę rudą perukę i każ do siebie mówić Augustin. He? Siaaaaa! No i wyjaśniam. Jaki śmieszek. Gamerem, jak prawdziwy przewodnik z przewodnik. A ty myślisz, że czciam moc to beton. Normalnym zakaz wstępu. No tak. Dobra. Gdybyście tęsknili. Czyli co, czycia moc to jest przyzwanie aniołów i demonów? A, i dzięki za... No, gdyby nie ty, też dałbym radę i tak dalej, tak. I znowu ta czerwona poświata. Eugene. Mistrzonio mój, to jak? Ruszamy w miasto jako banda przewodników? Pokażesz mi parę sztuczek wideo, ja nauczę cię rwać laski. Pokażemy, kto tu rządzi. Ja... chciałbym znaleźć tych Rusków, którzy gnębili przewodników i spuścić im ostry w pierdol. No. Ktoś coś mówił o słabej polonizacji? Młody. Zrobimy to, tak? Tak. Powstaniemy i sprawimy, że nas zaakceptują. Albo zginął. Jakie to złe. Poziom karmy jest sławny. Jakie to jest dobre.
Czas przetestować nowy arsenał. Zanim przetestuję. Później. Teraz pociągnąć za spust. Kiepskie otwarcie. Nie, nie tak miało być. Robi się niewesoło. Powinieneś się wstydzić. Okej, braciszku. Wysłałem ci nowy przekaźnik. Reggie, potrzebuję cię. Straciłem cały power. Nie działa żadna z moich mocy, ani nowych, ani starych. Co? Zostań gdzie jesteś. Idę po ciebie. Nie mogę. Jest zbyt niebezpiecznie. GPS pokazuje, że kilka przecznic stąd jest alejka. Okej, do zobaczenia. O, niech się cieszą, że nie mam mocy. Jestem teraz zwykłym człowiekiem. I co, ja mam iść na piechotę? Jak człowiek jakiś? Zły moment. Bioterroryści do domu! Rany wszędzie ludzkie. Albo bicie tych typów. Ludzkie, bijące typi. Ludzkie. Nie podoba mi się to. Jedna walka na raz. Okay. No cześć. Dobrze, że jesteś. O! Musisz mi pomóc. Zaraz. Ten pończek chyba jednak ma nadzieję. Wszystkie moce? Tak, straciłem totalnie wszystko. I dym, i neon, i nie mówiąc nawet Persi, o wideo. Przecież to super! To jest genialne, stary! O czym ty do cholery gadasz? Poluje na mnie cała armia dozowców, a ja jestem kompletnie bezbronny. Razem szukaliśmy dla ciebie lekarstwa i wreszcie stało się. Jesteś wolny od tego bioterroryzmu. Wolny! Persi, słuchaj. Wracajmy do domu. Do domu? Słuchaj. Dałeś z siebie naprawdę wszystko. Plemię to wie i ja to wiem. To przecież cud, że ty w ogóle jeszcze żyjesz. Po prostu proszę cię. Wracajmy wreszcie do domu. Powiedz mi szczerze. Na moim miejscu tak po prostu byś wrócił? Zdecydowanie. Tak właśnie bym zrobił. Nie, nawet stary... jeśli będę musiał strzelać z procy, muszę dorwać Augustin. Ale że wolę uniknąć historii walki Dawida z Goliatem, więc dlatego musisz mi pomóc. Jak widać, podjąłeś już decyzję, więc powiedz mi, do czego mnie potrzebujesz? No, jeśli mam spróbować odzyskać swoje moce, muszę skorzystać z przekaźnika. No jasne. Ale w mordę, Reggie! Nie otworzę tego cholerstwa, jak nie będę miał mocy, okej? Okay? Więc nie potrzebuję ciebie, ale twojej broni. Nie. Nie dostaniesz mojej broni. Koniec tego tematu. Nie. Jezu! No, ale jakby co, możesz sobie zabrać kilka łusek. Dzięki, prachu. Wiem, że pożałuję tego pytania, ale co nowego? Wiesz co, może lepiej... To on ma czerwoną bluzę. Wciśnij L1, by stać się widzieli. Dobrze, że się odsunąłem. No, może następny będzie strzelał pociskami albo coś w tym stylu. Zadzwonię i dam ci znać. O nie, idę z tobą. O nie. Dam sobie radę. Nawet jeśli planujesz użyć niewidzialności, by otworzyć ten kolejny przekaźnik, to i tak mnie potrzebujesz. Poza tym, nie wiesz, gdzie go szukać. Skąd on wie, gdzie ja jestem, jak jestem niewidzialny? Gdybyś miał mieć tylko jedną moc, niewidzialność byłaby niezła. No raczej. Od dzieciństwa fantazjuję o tym, co mógłbym wtedy robić. Chyba czas skończyć tę rozmowę. Wszyscy wiemy, co byśmy robili, jak bylibyśmy niewidzialni.
Jest. Dobra, Reggie, to otwieraj. Open sesame. Fajne moce. Bingo! To się dobrze składa, bo zaraz będzie tu cała armia dozowców. Niezły bajer, co nie? Delfin! Ej, powiedziałem, Krisie! Nie ogarniam. Bingo! To się dobrze składa, bo zaraz będzie tu cała armia dozowców. Niezły bajer, co nie? Delfin! Ej, powiedziałem, Krisie! O, tak. Mogę stworzyć to, o czym pomyślę. Adios! Reggie, w porządku? Nie. Lećmy do następnego przekaźnika. Sorry, ale robi się tu dla ciebie zbyt niebezpiecznie, misiaczku. Dobra, to gdzie jest kolejny przekaźnik? Ej, pamiętasz mnie? Kolesia, który wie, gdzie są przekaźniki? Muszę cię na chwilę wyciszyć. Eugene, tu Delfin, słuchaj. Czy twoi latający przyjaciele robili zwiad w okolicy? Tak. Dobra, pomożesz mi coś znaleźć. Kojarzysz te świecące pudła porozstawiane przez DOZ? Jasne, chwilka. Hej, jeden jest niedaleko ciebie. Super. A, właśnie. Widziałem kilku rekinów robiących zadymę na ulicy. Może się nimi zajmiemy, co? Chętnie wypróbuję swój nowy miecz. Fajowy ten miecz, co nie? No, jasne. Chyba wolę neon. Jestem, to sobie skorzystam. Co to za moc? O, strzelka! Że wolisz towarzystwo demonów, ale właśnie wpadłem w zasadzkę snajperów z DOZ i chciałbym, żebyś interweniował w tej sprawie. Ja się nie ruszam, ale podeślę kilka aniołów. Teraz jestem szybki i niewidzialny. Co dalej? Zdecydowanie. Wow. Ja chciałem zapytać o tę dziewczynę. Z autobusu nic jej nie jest? Kto? Fetch? A, tak, jest świetna. Słuchaj, stary, ona... Nie masz u niej szans, powiem tak. Zanim zaczniesz wozić się Ferrari, musisz zajeździć kilka maluchów. A, ten gość, który spowodował wypadek, zdołał uciec? Hank... Augustyn go dorwała i zabiła. Naprawdę? Kurde. W autobusie wciąż powtarzał, że chce tylko wrócić do swojej córki.
Ale nie martw się. Augustin zajmie się później. Taka sobie ta moc. Zdecydowanie wolę neon. Nie mogę wyssać. Fajnie mieć kilku skrzydłowych na podorędziu. Okej, mogę znikać i atakować z ukrycia. Nie jest to najlepsza strategia na samoloty. Mam na podorędziu demony. Miecze. A wy dokąd? Ominie was najlepsze! Słodko. A myślałem, że nie może być lepiej! Eugene, nie chcę być niewdzięcznikiem, ale czy mógłbyś przysyłać nieco mniej tchórzliwe demony? Myślałem, że chciałeś ich tylko nastraszyć. Stary, nie możesz tego olać. My, przewodnicy, musimy trzymać się razem. Okej, następnym razem. Mam jeszcze jeden. Widzę, jest niedaleko stąd, dzięki. Tam, gdzie ty. Ale nie martw się. Na miejscu będzie czekać pomoc. Fajnie, że twoi ludzie jednak mają jaja. Nieważne, każ im stanąć na wysokości zadania. Co teraz? Karabin maszynowy! Namierzyłem kolejny przekaźnik. To są złe wieści? W okolicy kręcą się dozowcy. Ale chyba masz już dość mocy. Może lepiej nie ryzykować. Nie wiadomo, co dostaniesz. Nie chowaj głowy w piasek. Dwóch młodych, jurnych przewodników, dysponujących armią aniołów i demonów, jest nie do powstrzymania. Z tą jurnością to przesadziłeś chyba. No, odezwę się, jak będę na miejscu. No cóż. No. Zdecydowanie wolę neon. Okej, Eugene, oto plan. Przekradnę się bokiem, a ty... Yahoo! No weź, Eugene, stać cię na więcej. Pokaż pazur, tygrysie.
Dobra, panowie, trzeba to wygrać dla Yujina! Będę z tego korzystał. Mam nadzieję, że dostałeś solidny zestaw mocy, bo będą ci potrzebne. Nadciąga piekło, niebo i Delsi! Yujin, nie znałem cię od tej strony. Materiał do przemyślenia. Niebo, piekło, Delsi i Yujin. Stary, jak chcesz być wymieniony w napisach, to musisz się wykazać. Nie wiem. Nie radzę sobie z ludźmi. Najlepsze w byciu przewodnikiem jest to, że nie musisz umieć obchodzić się z ludźmi, tylko z mocami. Ja właśnie chyba preferuję moce. Lubię, kiedy bandziory krzyczą. No i tak trzymaj. To rozumiem. Daj znać, jak będziesz chciał wyskoczyć na miasto, to zajdę po ciebie. Reggie, sorry, że musiałeś czekać, ale Yujin i ja skopaliśmy tyłki bandzie rekinów. Ej, po pierwsze, cieszę się, że żyjesz. Po drugie... Wjeżdżam do tunelu! Muszę przestać to robić. Jak tylko przestanie mnie to bawić. Od zera do bohatera, no cóż. Ile ulepszeń mam. Dobra, na dymie wszystko już ulepszyłem. W neonie wyssania jeszcze nie mam. No i wideo. Całun. Wciśnij L1 LED piksele, stając się praktycznie widzialny przeciw. Dobra. Przywołaj mieszkańca niebieskiego Inferno. Spoko. Przywołaj, czyli dwa demony, które atakują Verga. Przywołaj, czyli trzy demony. O, wideopęd. To jest dobra rzecz, tylko że trzeba ją ulepszyć. Nawet ciśnij podczas wideopędu, aby skoczyć wysoko w powietrze. O! To jest dobre. Podwójny powietrzny zryw. Na falach. Przytrzymaj w powietrzu X, aby szybować do przodu i nabrać prędkości. No. No dobra. Wideo strumień. Rzeczy ostrza. No zobaczę, jak to będzie wyglądało ulepszone. No i wszystko ulepszyłem. Wszystko, co można było wymaksować, wymaksowałem. Chyba, że będzie jeszcze moc betonu. W tym quizie, który robiłem na poprzednim VOD. Czyli to mi wyszła moc betonu. Śledziłem rozmowy rekinów. Wydaje mi się, że będzie jakaś grubsza akcja. Jasne, wchodzę w to. Świetnie, spotkajmy się w moim królestwie. Opracujemy plan. I teraz zadanie na dobrą i złą karmę. No cóż.
Myślę, że to jest oczywiste, co wybierzemy. Jak tam moce wideo? Zdecydowanie wolę moc z neonu. W sumie nie sprawdzałem jeszcze tych mocy po wszystkich ulepszeniach. Ulepszyłem wszystko na maksimum, wszystkie drzewka umiejętności wymaksowałem. I mimo wszystko wciąż zostało mi sporo. No i odłamek zaliczony kolejny. Dzielnica oczyszczona. Okej, po to była mi ta moc. Sęk w tym, że tu jeszcze jeden jest odłamek. Ale moc wideo, rany boskie. Jakie to jest głupie. Kurde, no. Mimo wszystko muszę przejść całą grę, żeby to wymaksować. No nic. Lecimy dalej. Fajerwerki, stary! Ja zrobiłem. Bo gdzieś taka moc. Czy mogłem się odbić? Polowanie na łowców. No to jak misja stała. Eugene, otwórz to ja! Hej, Telsim! To co, gotowy na melanż? Tak, gotowy. No, to dajmy czadu. Ty dasz czadu, ja zostanę w cieniu. Co? No, niewidzialny. To niewidzialny. Jeśli mamy odbić to miejsce z rąk rekinów, musimy im wreszcie pokazać, kto tu rządzi. Powiedział facet chowający się w krzakach. Niedaleko stąd, przy wiecie, kręci się grupka rekinów. Zaczniemy od nich. A nie łatwiej byłoby wysłać demony i rozwalić ich z rozmachem? Moi przyjaciele są skuteczni jedynie na otwartych przestrzeniach. Muszą mieć gdzie rozwinąć skrzydła. Ale no dobra, to już mam. Czyli ja wywabiam rekiny na zewnątrz, żeby mogły je zaatakować demony. To tak jak pies myśliwski, tylko że polowanie jest na ludzi. Nie, 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 stary. Zabij tylu, ilu się da. Moi przyjaciele uwielbiają pracować z nowymi ludźmi. Nie denerwuj się. Ojej, bo jestem taki zły. Z nich na dach, to pomogę ci się z nimi rozprawić. Ulala, przyjrzeczko strzelił. Przygotuj się, brachu. Czekam na ciebie na dachu. To powinno wystarczyć. Karabin maszynowy. Jaki ten karabin maszynowy jest fajny.
cię wyręczę. Dzięki za pomoc. Ale wiecie, że bijemy się na serio, nie? Okej, to już chyba wszyscy. O rany! Szkoda, że nie widziałem ich wyrazu twarzy, kiedy zjawili się moi przyjaciele. No to wpadaj. A, no tak. Samo. Słuchaj, Delsin, coś się dzieje. Właśnie przechwyciłem sygnał. Jaki sygnał? Jesteś tam? Tak. Przepraszam. Zdaje się, że rekiny rozmawiają z... Nie wiem, chyba z dozowcami. Użyj aplikacji, którą ci przesłałem. Podsłuchaj ich i powiedz, co myślisz. Tak, mamy wystarczająco dużo ludzi, ale nie wiem, jak długo uda nam się odpierać ataki. Wkrótce będziemy potrzebowali posiłków, aby utrzymać pozycję. Działamy zgodnie z wytycznymi. Niestety, bioterroryści zaczęli zbierać się w grupy. W trudności z jednym z nich, a teraz jest ich całe mrowie. Atakują z ziemi i z powietrza, używając dymu, światła i czegoś, czego nie potrafię nawet nazwać. Zapewnialiście nas, że w sytuacji kryzysowej możemy na was liczyć. Właśnie teraz mamy taką sytuację. Użyj sygnału, by ich namierzyć. Nie możemy się teraz wycofać. No, nasz Eugene się w końcu zradykalizował. Zło musi zostać ukarane. Bracie, dla mnie to oczywistość. Choć jakby nie patrzeć, ty jesteś zły. Skoro zmierzamy w to samo miejsce, to może któryś z swoich kumpli by mnie podrzucił? To niebiańskie istoty, Delsin, a nie szoferzy. On jest dobio zły. Oj tam dobio zły. No wiesz co, jak dla mnie, jeśli no mordujesz dziesiątki niewinnych, się cieszysz, to nie jesteś dobrą osobą. Nieważne, jakie masz pobudki. Nie jest najlepszy. Cholera, Eugene, widzę, że dozowcy dołączają do walki. Idealnie. Dosłownie chwilę temu zaatak... Ty skąd się tu wziąłeś? Ha, show! Wiesz co? Chyba pomogę twoim pokonać dozowców. Nie! Namierzaj źródło sygnału! Zabij rekiny! Dozowców obiecałem swoim sługom! To nagroda za ich sukcesy!
Poczułem to! Pomnisz mnie nie! Jak w telewizji! No w telewizji nie mają takich laserków. Ale jak wolisz. Chyba jestem blisko. Mogę liczyć na pomocną dłoń? Czy szpon? Walczymy ramię w ramię, Delsin. Wiesz o tym. Dopóki ostatni rekin do was za sojuszników. Towarzysze, jednoczy nas wspólny wróg, ale wy chyba chcecie nas... To za ty. Za dużo się nagiał. Gdzie lecę? W tę stronę, dobrze. Hello. Hello. Dezintegracja, depopulacja. Ech. Z kim do kogo? Ach, cholera, mami są w Denny Park. Rekiny idą za... Dobra, Eugene, czekam na twoich przyjaciół. Spoko, za chwilę tam będą. Musieli tylko zabrać kilka rzeczy. A teraz muszą je zrzucić. Wiesz co, jak na faceta, który się chowa, masz specyficzne poczucie humoru. Nie powinni byli zadzierać ze mną i z moimi demonami. Delsin, to są moje anioły. Ej, ja jestem bliżej nich. No i co, po co ci dała ta tarcza? No nic ci nie dała. Nie ma tak dobrze. Eugene, mógłbyś podesłać jeszcze jakieś anioły? No nie. Tak, ale to chwilę zajmie. Nie mam chwili, za dwie minuty skończą mi się zasoby. Nie, nie, to nie tak miało być. Stary, tylko mnie teraz nie wystawiaj. Nie mogę, dłużej nie wytrzymam. Eugene, nie zostawiaj mnie. Eugene! Eugene, nie mów, że zostawiłeś mnie przy ołtarzu samego. Hey!
będzie ciężko. Lękajcie się, nadchodzę! Eugene? Proszę cię, powiedz, że to ty. Przygotujcie się teraz na gniew niebios! Nie czuliście nic, póki nie poczuliście mojego gniewu. Dobra, aniołku, zmiękczyłem ich nieco dla ciebie. O kurde, jak dowola. Jak to wszystko się skończy, dałbyś radę mnie tego nauczyć? Nie jesteś godzien! Stary, kiedy zamieniasz się w anioła, robi się z ciebie straszny gogusz, wiesz? Co się będę. To miasto jest nasze, a my nie znamy litości. Yeah! Tak jak mówisz. Easy peasy. Jedna przygodna masakra, gęba od razu się uśmiecha, co? Ej. Świat właśnie stał się lepszy. To pora na rundę honorową. A gdzie twoja świta? Hej! Żartowniś. No ładnie. Jestem już maksymalnie wymaksowanie zły? Pogarda? To jest za archiwek. Aha! Ej, czyli jakby jeszcze dwie misje lojalnościowe mi zostały. Nawet dobrze, że zrobiony jest ten zliczowany DLC. Tak normalnie, co? Poznałem Eugene'a cały czas. Puścili newsy o eksplozji przy wieży i natychmiast go wycofali. Znajdź jakiś punkt obserwacyjny i zbadaj sprawę. Co się stało, bo... Tak się nie powinno stałoć. Ale, Jezus, ale moc wideo? Jeszcze jest ekstremalnie głupia moc. Moc wideo. Widzę, że no nie chcieli lecieć po całej jak moc ognia, powietrza, ziemi. Tylko dali dym, neon i wideo. Reggie, masz rację, kręcą się tutaj, ale nikt nie strzela. A teraz kazali wszystkim. Jakby nie patrzeć, to wszystkie moce też są niecodzienne. Zawsze nie papier. Chyba się nie obrażał, jak rzucał. Ale ja tam nic mówić, ale w pierwszej i drugiej części były dość normalne moce. Na przykład Kol miał elektryczność, tam była jakaś kobieta, która miała lód. Także to były jeszcze sensownie normalne moce. Reggie, wspominałem ci, jakie tu są wspaniałe widoki? Skup się na zadaniu. Zwiedzać będziemy później.
Co tu się stało? Reggie, pełno tu śladów po przypaleniu. Wygląda to jak moja robota. A więc nasz przewodnik dysponuje mocą dymu. Jak widać, nie ty jeden ją posiadłeś. No tak, wiem, ale liczyłem na coś nowego. Pokaż mi te jego ślady bytności. A więc tak to wygląda, kiedy ty... Nie chcę na to patrzeć z bliska. Po co mieć moc, jeśli się z niej nie korzysta? Słyszę. Zgłoście się. Hełmdozowca. Sprawny? Oddział specjalny, zgłoście się. Namierzyliśmy do Triego na wschód od was. Oddział specjalny, zgłoście się. Hej, Reggie. Ten przewodnik. Mówią, że to Hank. Ale mówiłeś, że ona go zabiła wtedy, w Salmon Bay. No, tak. Tak myślałem. Widziałem to na własne oczy. On nie żyje, na pewno. Szukaj dalej. Coś znalazłem. O Jany, no dobra. W sumie to jest dość dobra moc. Okej, Reggie. Muszę to przyznać. Myliłem się. Zachowaj je jako prezent na gwiazdkę. Ej, Darcy, czemu nie dałeś znać, że robisz demolkę w Śródmieściu? To nie ja. Właśnie obserwuję, jak ktoś rozwala śmigłowce DOZ. Ale co, widzisz to? Gdzie jesteś? Na dachu budynku. Ruch Union i 12. No popatrzcie. Dlaczego ci na nim zależy? Przecież masz moc dymu. To chyba koleś, który jechał z tobą w transporcie. Od niego mam moc dymu. Masz na myśli tego oblecha Henka? Jeśli zwiał zwierzę Augustin, to może będzie wiedział, jak się tam dostać. Może pójdziesz ze mną i mi pomożesz, co? Nie, ten facet to kłopoty. Usiądę wygodnie i będę podziwiać fajerwerki. Delsin, uważaj na siebie. Nie ufam temu łysemu prostakowi. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Poza tym jest coś, co nas łączy. Nienawiść do Augustin. Tak. Powodzenia. Hej, Reggie, widzę go. Jest na dachu w Śródmieściu, walczy ze śmigłowcami. Dobra, słuchaj, nie pozwól, żeby dozowcy go schwytali. No dobra, jasne. I nie pozwól, żeby go zabili. I ty też go nie zabijaj. I nie pozwól mu uciec. Jezu, nie wiem, czy wszystko zapamiętam. Takie śmieszki. Reggie, jestem na dachu. A Hank? Nie. Skupiłeś go? Nie, po prostu trzymam go na dystans. Celowo? Właściwie to on potrafi latać. Tak. Uważaj, żebyś ty zaraz nie poleciał. Ja też chcę umieć latać. Trzeba będzie go wyssać znowu. Nie zgub Hanka. Dzięki za przypomnienie. Uważaj na dozowców. Świetna rada. Thank you.
Chyba wolałem neon. Hank! Chcesz dać się zabić? Młody! Iliasz, spadam stąd! Teraz ty się pobaw ze śmigłowcami! Cholera, Reggie, spłoszyłeś go! Cholera, Reg, zgubiłem go. A ja nie. Hinkray Market w Lentil. Rozdzwoniły się telefony alarmowe. Widziano tam bioterrorystę. A, tu jest helikopterek. Tyle z tego. Cześć. Hej, Hank, zaczekaj! Nie zrobię ci krzywdy! Potrzebuję tylko... Nieważne. Już ją mam. Zatrzymaj się! Chcę tylko pogadać! Nie ma o czym! Hank, musisz mi pomóc! Mowy nie ma! Ostrzegam cię, młody! Nie zbliżaj się! Bo co? No i teraz będzie easy peasy. O kurde, jednak nie taki easy peasy. Hank, daj spokój, stary, nie chcę tego robić! To nie rób! Stary, a coś ty taki miętki? Hank? Skąd masz ten numer? Z książki telefonicznej. No sorry, że cię walnąłem, ale musiałem cię znokautować, żebyś trochę się uspokoił. Ochłonąłeś? Przysięgam, stary, że jak cię znajdę... Oddzwonię za pół godziny. Nie, nie, czekaj, już się wyluzowałem. Na pewno? Bo na razie tylko mnie ganiałeś. I darujesz na mnie mordę! Chcę załatwić Augustin, ale będzie mi do tego potrzebna twoja pomoc. Dobra, wchodzę w to. Super, no to musimy się... Czekaj, dozowcy się tu zbierają. Coś się kroi. Wybadam sprawę i dam znać. Okej. Reggie, to ja. Tersin, Bogu dzięki. Martwiłem się. Słuchaj, udało mi się spiknąć z Henkiem. Pomoże nam się rozprawić z Augustin. Co? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Wiesz co, braciszku, za dużo się martwisz. O, czy ja latam?
bądź ostrożny i uważaj na siebie. Chyba za dużo. Za mało. Let's go. Słuchaj, mały, tak sobie myślałem, kiedy ścigałeś mnie wtedy po tych dachach. Tak, racja. Przepraszam za to. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że dobrze sobie radzisz z tymi dymnymi sztuczkami. Tak, chciałbym, żebyś nauczył mnie jeszcze jednej. Słuchaj, uciekłeś z jej wieży. Powiedz, jak przedostałeś się przez elektryczne barykady? Na dachu jest transformator, który trzeba wyłączyć. Widzisz, problem w tym, że jest solidnie opancerzony. A do tego pilnują go dozowcy. Ale gdybyśmy poszli tam razem... Ja specjalizuję się w uciekaniu z więzień, a nie wchodzeniu do nich. Augustin znalazła nam za skórę. Ma coś, na czym obu nam zależy. Musimy to zdobyć na swoich warunkach, a nie jej. Trzeba ją wykurzyć z tej wieży. Tylko wtedy mamy szansę na zwycięstwo. Jakiś pomysł? Pamiętasz tę dwójkę, która jechała ze mną w transporcie? Fetch i Eugene? Chyba. Tak czy siak. Dorwał ich DOZ. Co? To dlatego było takie zamieszanie. Złapała ich, żeby wykazać się po tym, jak jej uciekłem. Transportuje ich na tę wielką betonową platformę, którą DOZ zbudował między wyspami. I o, co? Jany. Chcesz ich uratować? Jeżeli dostaniemy się na tę cholerną wyspę i widowiskowo uwolnimy tę dwójkę, Augustin na pewno zacznie nas ścigać. Nie będzie miała żadnych szans w starciu z naszą czwórką. Po drugiej stronie platformy jest nabrzeże. Spotkajmy się tam po zachodzie słońca. Dobra, do zobaczenia. No okej. Reggie, Eugene i Fetch. Słyszałem. Mamy z Henkiem plan. Atakujemy wyspę, załatwiamy wszystkich dozowców, a potem... Tessin, tak sobie myślę, w ostatnim czasie zginęło bardzo dużo niewinnych ludzi. Normalnych ludzi. Normalnych? Rany, Reggie, chyba nie chcesz do tego wracać, co? Nie wiem, czy chcę znowu przykładać do tego rękę, żeby uratować kilku bioterrorystów. Reggie... Jestem Gliną. Powinienem strzec porządku, a nie go burzyć. Po prostu zadzwoń do mnie, jak będzie po wszystkim. Wrócimy do Salmon Bay. Aha, Delsim, uważaj na Henka. Nie ufam mu. Reggie, co ty tu robisz? Słuchaj, tam są przecież ludzie. Trzeba im pomóc. Nie bioterroryści czy przewodnicy. Ludzie. Dzięki. Dziękuję za to, że tu jesteś. Co tu robi ten gliniarz? Spokojnie, on jest z nami, to mój brat, okej? Więc jaka sytuacja? Zrobiłem zwiad. Powinniśmy iść prosto do portu. Mniej dozowców. Możecie tam zrobić dym. Taki prezent. Dzięki. Dziękuję. I ściągnąć ich uwagę. Wykorzystam to i zarekwiruję łódź. Czemu idziesz pierwszy? Misiu, bo jestem Gliną. I mogę zarekwirować łódź. Całkiem legalnie. Ty rąbniesz łódź? To ja cię przymknę. Zrobi to. Tak. To widzimy się w środku? Tak? Tak. W środku. Uważajcie na siebie, dziewczyny. Słuchaj! Wparujemy na tę wyspę i zrobimy dym. Augustin na pewno zacznie nas ścigać. Chodź, wiem jak po cichu się tam dostać. Ty, co jest grane? Przecież widziałem jak Augustin cię zabiła wtedy. Widziałeś jak mnie zamykała. Duża różnica. Po co brałeś tego glinę, stary?
Duży błąd. Zabawne. To samo powiedziała o tobie. Jest. Dawaj, skakujemy tutaj. Wyskoczymy gdzieś w środku. Jesteś tego pewien? Widziałem różne rzeczy, jak siedziałem w tej wieży. Jeszcze jedno. Mają tamtego drona. No wiesz, tego, z którego czerpiesz moc. Skąd o tym wiesz? Fajnie by było skombinować sobie nową moc przed walką z Augustin. Chodź. Jaki wielki wentylator. Dobra, plan jest taki. Najpierw zaczniemy niszczyć podpory. Jak strażnicy poczują wstrząsy, to się tu zlecą. Załatwimy ich, a potem na pewno pojawi się Augustin. A nie mówiłem? Sorry, nie ufałem ci, stary. No to lubię. Z pierwotnymi się nie zadziera, głąbie. Niesamowite, że je rozwalamy. Oszczędzaj siły na dozowców! Dozowcy to gnoje! Ale ostre słowa. Stary, razem jesteśmy niepokonani. Tylko razem możemy pokonać Augustin. Dopiero się rozkręca. Dawaj, niszczymy te podpowiedniki. Gotowy na zdobycie nowej mocy? Słuchaj, jak ty... Chodź, będzie tu lada chwila. Szybko, zobaczymy, jaką moc dostaniesz. Co, nagle przestałeś mi ufać? Nie wiem, stary. Coś jest nie tak. Chyba zadzwonię do Redziego. Hank! Henry! Spisałeś się. Zrobiłem, co chciałaś. Teraz ty! Sukinsynu, zaufałem ci! Nigdy nie wierz skazańcowi. Znaleźliśmy twój rozmiar, ale tak tylko dla pewności. Ta. Jak mój brat się o tym dowie, to zrobi ci... No co mi zrobi? Ty z pazuki, co tam? Mogłeś mnie zabić! Jesteśmy kwita za tę akcję z aniołami! Dalej, wstawaj! Chodź tu, zdejmę ci te obrączki!
Tędy! Osłaniam cię! Reggie, ona wciąż żyje! Wróci tu, a ja nie mogę użyć żadnej mocy przez ten cholerny beton! Co się do cholery stało? No ciężko. Tędy! Osłaniam cię! Reggie, ona wciąż żyje! Wróci tu, a ja nie mogę użyć żadnej mocy przez ten cholerny beton! Co się do cholery stało? To pułapka, stary! Hank nas zwabił, żeby Augustine mogła nas zabić! Mówiłem ci! Ach, po prostu nie rozumiem, dlaczego to zrobił! To bandyta, rozumiesz? Bandyci tak robią! Widzisz? Właśnie potwierdza się stara prawda, że czasem warto posłuchać starszego brata! Skąd on w ogóle wziął tą bazukę? Pośpiesz się, inaczej Augustyn mnie załatwi! Skąd on wziął tą bazukę? Dobra, dawaj tutaj! Próbuję! Co jest? Mam go! Reggie to złota rączka, zbudował ją sam. Hej, wszystko jasne. Dawaj, zrobimy to po Bożemu. Że jak? Połóż tu ręce. Z bazuki naprawdę. Wiedziałem, że nie można mu ufać. Okej, miałeś rację. Gdybym cię posłuchał, nie byłoby nas tutaj. Aha, skoro już tu jesteśmy, powinniśmy uratować tę dwójkę. Jak nas stąd wydostaniesz? Muszę was zastrzelić. Na coś takiego... O cholera! Uwaga! Przestań! Odwal się od mojego brata, cholero! O Boże! Reggie! O nie, zginie! Ten dramatyczny moment. Niech to... Desin! Desin! Patrz na mnie! Musisz puścić... Nie, zaraz cię wyciągnę! Ten beton zaraz przejdzie na ciebie! Stary, jestem z ciebie taki dumny. Nie. Zawsze byłem. Nie. Nie, Reggie, nie! Kocham cię, bracie. Nie! Będę płakał. Chyba chcieli uniknąć wątek z dwójki. Gdybyśmy musieli zabić swojego brata. Ale będzie Mortal Kombat. O kurde, co to było? Dlaczego muzyka brzmi jak u Kojimy?
Walka z aniołem była trudniejsza. Zdecydowanie. Magowie ziemi są beznadziejni. Torturowałaś moich braci! No i znikła w betonie. Łop. Już bardziej zły być nie mogę, więc mi nawet nie nańcza punktów złej karmy. Ale to jest mindfuck trochę. Jak skończysz walkę, to będziesz wiedział, czy to moment. Co myślę, co nie. Czyli że co, że koniec? Kurde, ja tu na ekspercie na pewno sumie nie dam rady. Uwielbiam być przewodnikiem. Do walki wciąż uważam, że najlepszy jest ogień. Tutaj jesteś, no to bajo. Zranienie autorytetu. No świetny mi autorytet. Ale wideo strzela jak minigun.
US TV. W lodowych. Ludzie mówią, że jedyną ocalałą jest szefowa DOZ Brooke Augustine. Ostatni raz widziano ją, jak zmierzała w kierunku betonowej wieży, która służyła za kwaterę główną od czasu przybycia sił DOZ. Jak na razie nie udało nam się skontaktować z panią Augustine. Spływają do nas doniesienia o demonstracjach poparcia dla DOZ organizowanych przez mieszkańców miasta, którzy domagają się zakończenia rozruchów spowodowanych przez bioterrorystów. Seattle na żywo ze śmigłowca US TV. Ciekawe, czy jak byłbym dobry, to by inaczej gadał. Że byłoby poparcie dla mnie. Mówiłeś, żeby nie ufać Hankowi, a ja nie posłuchałem. No nie, braciszku. No i co, to jest ten moment Dezen, czy nie jest ten moment? Ale przysięgam, że ten bydlak za to zapłaci. Gdzie jest Hank Doty? Wiem, że się dogadał z Augustin. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tak, to ten. Nie wiem, o co chodzi, ale czekam. A to co się może wydarzyć? Mów, gdzie jest Dotry! Nic nie widzę. Cholera! Mogłem ocalić chociaż jednego i go przycisnąć. Przynajmniej wiem, że żyje. Muszę go tylko znaleźć. Czas na zemstę. Przecież do mnie dzwonił. Muszę mieć jego numer w przychodzących. Mam cię. No. Jesteśmy w drodze. Musieliśmy zorganizować jakiś transport. Dlaczego dozowcy czekają tu na Henka? No dogadał się z nimi, teraz jest oficerem nowym. Za cholera, czemu ja wam zaufałem? Gdzie jesteście? Wynikły pewne komplikacje. Zostań gdzie jesteś. Są opóźnienia. Pewne komplikacje. Zawsze tak mówią. Czemu nie było was w umówionym miejscu? Powiedziała, że o nic wam się nie martwić. Zmiana planu. Nowe miejsce co tam spotkania się to cholera dzieje? Tam zobaczymy, co dalej. W co oni tak walą? Kto tam tak nawala?
O kurde, co tu się dzieje? Cholera. Hank to zrobił? Hank! Jesteś tam? Nie boję się ciebie, Hank! Nie tego bioterrorysty się tu spodziewaliście, co? A, coś się będę. Pozwolimy takiemu zmutowanemu ścierwu jak ty opuścić miasto? Mieliśmy umowę! Nie, ty miałeś umowę. Z moją szefową. Nie ma jej tutaj. Wszyscy ci ludzie zostali zwerbowani, by polować na bioterrorystów, a nie pomagać im w ucieczce po tym, jak sprzedali swoich. No ładnie. Dotrzymaj się umowy! Obietnicy? Przez takich jak ty straciłem 7 kumpli w Seattle. Jedyne, co sobie obiecałem, to że wyrżnę was wszystkich co do nogi i ty nicy dotrzyma. Gdy Augustin się dowie, że złamałeś warunki, pani Augustin zawiera pakty z bioterrorystycznym ścierwem w swojej wieżyczce. Tutaj, na dole, jesteśmy my, zwykli żołnierze. Żołnierze, którzy polują i zabijają. Nie mam na was czasu. Wiem, że on gdzieś tu jest. I wiem, że lubi dachy. W takim razie jest na dachu. Muszę wejść na dach, żeby złapać sygnał. Dobra, ej, legit info. Nie mogę się już wszystko. Dlaczego? Musiałem się pączku i kubek dla dwóch osób KFC. O Jezus, kopie, ty to miałeś dopiero tłusty czwartek. Ty wykraczasz już poza sferę Folhona, demon. Aby raczej wkraczasz w jego strefę.
No, nie chcę się z nim bawić. Mam jeszcze jedną szansę tej aplikacji. Kto by pomyślał? Nie potrzebuję waszej cholernej ochrony. Jeszcze się nie wydostałeś z miasta. Tak, ale zostawiłem po sobie szlak usiany trupami ciągnący się przez całe miasto. Jeśli zobaczę jakichś dozowców na przystani, będziecie wyławiać z wody ich ścierwa. Idzie do przystani. Czuję się najgorzej. Lepiej w tym samym momencie. Diego. Nie wiedziałem, przysięgam! Nie wiedziałeś? Zrobiłeś nas! Tak! Miała was nie krzywdzić! Chciała tylko pogadać! I co, uwierzyłeś jej? To ta stuknięta sadystka! Po wodzie jabłkowej? Jak to jest woda jabłkowa? A, w sensie smakowa! Mój brat zginął przez ciebie! Porwała mi córkę! Źle się z tym czuję. Bardzo się źle z tym czuję. Czas załatwić najważniejszą sprawę, Augustin. Już czas. Mieszkańcy Seattle, czas wyrwać nasze miasto z rąk tych, którzy chcą je zniszczyć. W tym mieście nie ma miejsca dla bioterrorystów. Trzeba ich wszystkich pozamykać albo pozabijać. Dobrze, to niech się lepiej śpieszy, bo jeśli będzie wybijać ludzi w takim tempie, to nie będzie kogo chronić. Czekaj, czy ja dobrze rozumiem właśnie kieruję się ku ostatniej misji? Dobrze. I wreszcie rozprawić się z Augustin. Wszystkich mu odebrała. No fajne były te postaci poboczne. Szkoda, że nie było z nimi żadnych misji pobocznych. Mieszkańcy Seattle, doszły mnie słuchy, że bioterrorysta imieniem Delphine Rose znów zaatakował. Jego wcześniejsze wybryki spowodowały śmierć setek funkcjonariuszy DOD. Aż takie ciężkie jest, że kabel tyraciwości. Zaginam czas wyższeń. Ja się dopiero rozgrzewam!
Padaj. Ło, to się powinna zlać. Ja nie zniszczyłem żadnej łodzi. Jeszcze kepsa będzie zjadł. Jestem tym złym. Nie pozwólcie, by ich ofiara poszła na was. Trzeba postawić Delfina przed sądem za wszelką cenę. Chcesz uratować tych ludzi, Augustin? Chcesz sprawiedliwości? Więc musisz mnie powstrzymać. A tak przy okazji... Muszę się dostać do wieży. Okej, okay, transformator jest na dachu po przeciwległej stronie wieży. System obrony, nie będzie odwrotu. Jaki masz plan, przewodniku? Wezmę ją żywcem, pokażę światu, co zrobiła, albo zabiję za to, co zrobiła Regiemu. No, to się okaże jeszcze. Zabij Augustin. Tam się wymaga dobrej karny. Czyli czy końcówka już gry? Nie sądziłem, że już teraz. Nie sądziłem, że teraz już będzie koniec gry. No ładnie. Odetnę zasilanie, potem spuszczę jej lanie. Ale końcówka gry nie będzie przy napisach końcowych. Końcówka będzie, jak zdobędziemy ostatni odłamek. To już ostatnia misja. Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, że dzisiaj to skończę. Co dla mnie? Nawet jeśli pozostała część jest aktywna. Chyba, że teraz po drodze spotkał ten odłamek. Ciężko się od was odpędzić. I teoretycznie przejść grę dwa razy dłużej niż normalnie. No bo robiłem, wiesz, no. Wszystkie aktywności prawie. O, ostatni odłamek! Kurde. Dzielnica oczyszczona. O, fetch. Podłonkowiec. Tęskniłem. Cieszysz się, że mnie widzisz? Dawałem sobie radę. Oczywiście. Właśnie widziałam. Chcesz do mnie dołączyć? Żartujesz? Zademaskowałem się najbliższych mi ludzi? Nie mogę tego przegapić. O, nowa dymna rozrywka.
rany. Czy to oczekujesz ode mnie? Here we go! Nie wiem, co ode mnie oczekuje. Dam radę. Dam radę. O, aż mi się przypomina walka w dwójce. Nie, w jedynce. Też na wieży. Ci kolesie to gamonie. Dawać kogoś większego. Okej, to jest coś większego. Here we go again. Fuck! Jezus Maria. Co jak gdyby spróbował ten łańcuch, to pewnie jak Ghost Rider. A w sumie demon to mówi jakiś czas temu. Dostałam nauczkę. Idź przodem. O, wyparowałaś go? Good. Właśnie tego szukałam. Co ja bym bez ciebie zrobił? Sam byś wszystko rozsadzał. Fetch, warto by wezwać wsparcie. Proszę, a będzie wam dane! O, cześć. Eugene, ty to potrafisz pozamiatać teren. Fajnie mieć wysoką postawionych przyjaciół. Jaki śpieszek. Czym my w zasadzie walczymy? Przechwałkami, Eugene! Ej, Delsin, chodź. Musisz to zobaczyć. Nowa wyskocznia dla ciebie. O, jak fajnie. Myślisz, że to cię uratuje? Czas sięgnąć po jakąś nową sztuczkę. Cały dach jest opancerzony. Potraktuję go laserem! Jesteś pewny, że się przebijesz? Tak! Pod warunkiem, że ty i aniołek ściągniecie ze mnie dozowców! Nie lękaj się, pani! Ochronię cię!
Jak tam Fetch? Nie poganiaj mnie, Delsin! Nie lubię tego! Już kończę! Okej, okay, śmiało, Delsin. Właź do środka i bierz się za Augustin. Eugene i ja osłaniamy cię na zewnątrz. Krocz do królestwa, Augustin! Niewiasta i ja będziemy cię osłaniać! One punch! Co? Jakieś problemy z dotarciem? Wiem o tobie wszystko. Hank doprowadził do wypadku. Problem techniczny z Ixiony. Zdemonizować Eugene'a i Fetch i zasiać strach w całym mieście. A wszystko po to, żeby zostać bohaterką. Ale ja na nich pluję. Zrobiłam to, bo ktoś musi ochraniać przewodników. Ochraniać? Spokojnie, widzisz, demon, bez nerwów. Polujesz na nich. Uczysz ich zabijać. Człowieku, Abigail i Eugene muszą być potworami, bo gdy nie ma potworów, ich łowcy muszą zwijać biznes. Więc o to ci tylko chodzi, tak? O posadkę. Prawie udaremniłeś mój plan. Na szczęście, pokazałeś się moim darem z nieba. Słyszysz ich, co? Oni chcą twojej. A teraz świat zobaczy, jak szefowa DOZ ratuje świat przed najgroźniejszym od lat bioterrorystą. Twoja śmierć zapewni mi fundusze na 20 lat. Tak się cieszę, że cię poznałam. Też mi miło. O nie. I co, zabijesz mnie? A żebyś wiedziała. Już wcześniej walczyliśmy, halo, gdzie skopałem? Ej, ale to jest, kurde, widowiskowe dość. A, nie zauważyłem jej. Ciekawe, jaka będzie, kim będą kascenki w drugim podejściu. Chcesz mojej mocy? Masz co chciałeś. Pa, żołnierz. 7 lat temu moja jednostka ratowała ludzi przed nowym zagrożeniem. Przewodnikami. Ludźmi z nadprzyrodzonymi zdolnościami. Którzy potrafili zabijać.
i mogli zamieniać innych w przewodników. Spotkałam bratnią duszę. Podążała za mną, kiedy ja próbowałam wrócić do oddziału. Szłyśmy przez miasto, w którym wszyscy chcieli naszej śmierci, bo stałyśmy się inne. Niechęć wobec nas rosła. Ludzie byli przerażeni obecnością przewodników. Choć byliśmy niegroźni, traktowano nas jak potwory. Gdy władza została przejęta przez wojsko, uznano nas za zagrożenie. Jako żołnierz byłam w kropce. Musiałam wybrać. Znalazłam inne wyjście. Jedyne możliwe. Gdy schwytałam przewodnika, zdobyłam zaufanie rządu. A to był dopiero początek. Wkrótce powstało DOZ. Mieli nas za zgraję mutantów, polującą na inne mutanty. Ale było inaczej. Chciałam uratować jak najwięcej przewodników. Moi bracia mogli żyć. Ale tylko za murami Curden Cay. Ciekawe. 7 lat ich chroniłam. 7. Nie odbiorą mi tego. Ani rząd. Ani armia. Ani ty. Ty przez 7 lat więziłaś ich. 7 lat piekła. Powiedz, co ty byś zrobił? Otworzył bramy? Curden Cay Station? Uwolnił ich? Żebyś wiedziała. Świat się nie zmienił przez 7 lat. W zamknięciu są bezpieczni. Mogą żyć. Na wolności zginęliby w tydzień. Powiedz mi, kto jest wybawcą, a kto potworem? Tego chciałeś? Wygrałeś. Oboje mamy tę samą moc. Tylko tyle, że ja miałam 7 lat, żeby ją poznać. O kurde! Nie mogę od tego zacząć, wtedy by wygrała. Eugene! Pomóż mi! Nic nie mogę zrobić! Potrzebuję przekaźnika! Okej, Desi! Poszukam! Sekundka! Aha, rzucił tutaj. A jednak są 4 moce. No, przynajmniej teraz bym potrafił uniki robić. Tego.
Wąż! O, pokonała mnie. Wąż mnie pokonał. O nie, od nowa muszę czekać na ten przekaźnik durny. Okej. Jest aniołek. Nie złapię tego. Wow. To zadaje, nie zadaje jakoś dużo obrażenia. Jeśli w ogóle zadaje cokolwiek. Ej, aniołku! Aniołku, gdzie jesteś? U! Mam kolejny! Poszukam więcej! To wciąż za mało. Fajny wyskok. No i dobra, teraz jestem o wiele bardziej mobilny. Teraz, o kurde. Ale naprawdę to zadaje tak mało obrażeń. O kurde. Jest aniołek! I więcej nie trzeba. Każda moc ma swoje rakiety, więc zaraz pewnie staniesz betonowe. No o tym samym pomyślałem. Oto są i te rakiety. Oj, to jest no dopiero to, na co czekałem.
Kurde. Ej, kiedy ona mnie tak załatwiła? Ale to nie jest lekkie. Cholera jasna. Dobra. Oh fuck, oh fuck. No i przygwoździła mnie. No nie, naprawdę od nowa. Ale ta część walki nie jest łatwa. W szczególności to. W szczególności ten cholerny atak. Ona po prostu przeczuwa, gdzie ja zamierzam iść. Nie wybaczę, nie wybaczę.
Cholera jasna, znowu mnie przygwoździła. Dobra, już się nauczyłem jak unikać tego ataku. Muszę być po prostu cierpliwy. Czekać, po prostu czekać. Jak w Dark Souls. Cześć, muszę nauczyć ataków. Byleby teraz nie zginąć. No. GG. Że to boli. A tu dopiero pierwsza faza? Już druga faza już, bo wcześniej była jedna. Chaosu i robienia z siebie bohatera. Ale jej plan szybko się zawalił przez potwory, które sama stworzyła. Fetch, Eugenia i mnie. Przez 2 tygodnie Augustine kontrolowała Seattle. Teraz nadeszła nasza kolej. Kto niby ma nas powstrzymać? A te setki przewodników, których Augustine trzymała w Kern Key? Uścisnę każdemu dłoń, gdy będą wychodzić. Tyle różnych mocy zgromadzonych w jednym miejscu. Będę jak dzieciak w sklepie z cukierkami. Ale najpierw muszę dotrzymać obietnicy. Hejka, Akomisze! Wasz bohater wrócił! Betty, kochana! Wow, wow, wow! Spokojnie, tak? Hej, wróciłem do was, co nie? Widziałam wszystko w telewizji. Wszystko. O nie! Rozumiesz? Posłuchaj, nie chciałam... Zamordowałeś setki niewinnych ludzi! A jakie miałem wyjście, co? Przecież nie mogłem pozwolić, by ktokolwiek powstrzymał mnie przed powrotem. Ratowałem nasze plemię! Akomiszów. Przecież dbamy o swoich, tak? Hej, 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 spokojnie. Zhańbiłeś nasz lud. Zhańbiłeś pamięć naszych przodków. I zhańbiłeś pamięć swojego brata. Nie należysz już do Akomiszów. O nie! Ty i cała reszta zginęlibyście beze mnie. Zapomnieliście o tym? Nie zapomnieliśmy. I nie zapomnimy. Nigdy. Betty. Czego się spodziewałeś? Dlaczego miałem przeczucie, że to zrobi? Nice! Uuu. Infamous Second Son ukończone.
Pauza. Nice. Wydaje mi się, że jednak, że zakończenia w pierwszym i drugim filmie były lepsze. Co nie znaczy, że to było złe. Ten system kamień był rzeczywiście o wiele bardziej odczuwalny niż w poprzednich częściach. Nie no, ta część była zdecydowanie lepsza od dwóch poprzednich. Już nie dlatego, że była ładniejsza, czy tam bardziej efektowna. Lepiej się grało, fabuła została jakoś dobrze, lepiej poprowadzona. Bohaterowie też byli spoko, choć nie było ich dużo. No i nie było przeciągane, to najważniejsze. Proszę, nice. Tam odłamek już zawinąłem, więc już mam praktycznie wszystko. Wszystko, co chciałem zrobić na tym strumyczku. Nice jest dużo lepszym głównym bohaterem niż Cole, według mnie zdecydowanie. Z tym się zgadzam. Dużo lepiej napisany, tak. Ale na pewno mam nieodparte wrażenie, że jak przejdę jako ten dobry, to będzie widać, że no twórcy zdecydowanie respektowali to zakończenie. Beznadziejny remix Korna. Na koniec ja bym za to odjął 0,8. Dlaczego 0,8? Fajny napis nawet. Aha. No ale najważniejsze, no. Infamous Second Son. Ukończony w czasie 14 godzin 33 sekund. No nie, źle napisałem. Brakuje chemosatry, który miał pomysł na ten kowal. Ej, źle nie jest. Będzie jakaś scenka po napisach? Na razie napisy oglądamy. O Jezu, ale jak sobie pomyślisz, że faktycznie gra na ekspercie, to będzie katolika. I ta walka ostatnia, to będzie tragedia. Nie, ja się po prostu rozpaczam. Rozpaczam nad świadomością tego, że będę musiał to przejść jeszcze raz na ekspercie. O rany, to będzie. O rany. No lekko nie będzie.
skończyło się. Będzie jakaś scenka po napisach? To mnie ciekawi. Nie. Gratulacje, pokonanie Augustine i Do zostało się opanikę w całym mieście. Teraz przewodnicy na czele z Fetch i Eugene mogą sięgnąć po to, co im się prawie należy. Wybrałaś ścieżkę niesławy, ale jeżeli zastanawiasz się, co cię ominęło, jakie wspaniałe moce, bohaterskie uczynki i pozytywne wpływy przegapiłeś, zawsze możesz rozpocząć go od nowa i wybrać inną ścieżkę. Ale najpierw potwierdź swoją domicę w Sittlu i przenieść DOZ z miasta. Bacz, że póki każda dzielnica w mieście nie będzie wolna, a ty nie będziesz... Rebelia! Jej! Pokażcie achievementy. No, na ekspercie muszę zaliczyć, są jakieś dwa ukryte, ale to się wszystko określa od tych właśnie wyborów moich. Tu z dobrą karmą muszę ukończyć, no to co będzie jeszcze zabawa. A tak już teoretycznie wszystko, na piąty do poziomu dobrej karmy. I jakieś tutaj, Bóg jen wie co. Ale to już ogarnę. Innym razem. Znaczy no to już, tym się powie już w wolnym czasie, poza strumyczkiem. Jej, wszystko mam. Hej, nie mogę wszystkich mocy odblokować. Albo. Ale lewituje. No dobra. To już ogarnę w takim razie w swoim zakresie wszystko. Człowiek dym. No nic, sejwik. Pyk. Tak. Jest 100%? Nie. Jep, jest 100%. Ukończyłem grę na 100%. Taki miałem zamiar. To zrobiliśmy w czasie 14 godzin 33 sekund. Na trójkę to ja już zbiorę w wolnym czasie. Kto wie, może nawet jutro. Tak czy tak, trzeba jeszcze wystawić ocenę Infimusowi. Dajcie jakąś muzykę w tle. Cokolwiek. O. No i dobra, tu mamy Infimusa skończona. Czas 14 godzin 33 sekundy. Status skończony. Ocena. Jak możemy ocenić naszego Infimusa, który był, no jakby nie patrzeć, lepsze od dwóch poprzednich części. Propozycje jakieś? Jestem ciekawy, jak byście wy ocenili to. Na przykład wiem, że Dezen oglądał cały czas, prawie. Także on by mógł sobie wyrobić opinię na temat tej gry, nawet jeśli by wcześniej nie grał. A że grał, jestem ciekawy, jak on ocenia. Demon na przykład. 8,93. Czemu taka ocena, Demon? Po przecinku. Teoretycznie, zawsze jak się oceny wybiera, to jest taki problem, co wybrać? W sensie, że ja już mam ocenę wybraną. Albo równe 9.
No i właśnie tak demon będzie. 9 na 10 to jest jak najbardziej taka uczciwa ocena, wydaje mi się. Tu ja niczego mi brakowało. Nie, akurat gra jest dobra, ale nie jest idealna. Ja się całkiem dobrze bawiłem. No i na momencie nie nudziłem i chciałem dalej grać. Także no, to jest najważniejsze w grze. Wiadomo, że czegoś tam brakowało, że niektóre rzeczy można było zrobić lepiej, no ale to nie przeszkadzało w rozkoszowaniu się tytułem. Także dla mnie uczciwe 9 na 10.